Co jeszcze? Jakie, jakie jeszcze zasady trzeba respektować, żeby w tej drużynie funkcjonować? Ojejku, no tak. Co, co, co by tu jeszcze powiedzieć? No, e, lubię, jak piłkarz jest przygotowany. W sensie takim, że e, dlatego wprowadziliśmy te... E, to też trener Mateusz Sionkowski, który był trenerem przygotowania motorycznego, stworzył własną aplikację swoją do, do, do prehabów. Tu też mogę trochę rozpropagować ją i, i, i pokazać, bo to jest świetna sprawa. Każdy piłkarz indywidualnie ma stworzony swój plan rozgrzewki pod swoje deficyty i to naprawdę dużo, dużo, dużo nam dało. Jeżeli chodzi o jakąś prewencję urazów czy, czy przygotowanie do treningów, to, to było to i, i zawsze mówiłem o tym, że piłkarz ma być przygotowany do treningu, ma wychodzić na trening gotowy i, i, i to. to tego, się bardzo, tego bardzo pilnowaliśmy, każdy dostał indywidualną rozpiskę w sensie na tą aplikację i też do nich to docierało. Bo no umówmy się, młody chłopak z telefonem nawet na siłownię zaraz idzie, tak? I on jest na tej siłowni z tym telefonem, aplikacja go prowadzi krok po kroku, co ma zrobić, każde ćwiczenie, 20 minut, 30 czasami i on wychodzi gotowy. I, i tego bardzo pilnowałem i dzięki temu nie mieliśmy urazów. Także to, to, to było bardzo ważne. To Powiedzmy sobie może tej aplikacji. To jest aplikacja stworzona przez Mateusza. Tak, y, y, przy współpracy z Mateuszem, ale hmm. tak, on jest właścicielem tego coachmate się nazywa chyba? O ile się nie mylę. Odlinkujemy. Tak, tak, tak. Może... To, wa to warto, bo, bo, bo to jest naprawdę y, to jest to jest top poziom i łącznie z instruktorzem, z, filmik z filmikami y, z seriami, wszystko jest. Po no dobrze, prosto. ale to jest e, w jaki sposób indywidualnie dopasowywane? To ktoś, e, tak, któryś z trenerów musi to przygotować? Tak. Najpierw? No Mateusz, e, rob, robiliśmy to wspólnie, mhm. e, do każdego zawodnika przed sezonem, e, łącznie z fizjoterapeutami, z lekarzami, z kontuzjami, cały śledziliśmy wszystko, to co, to co mieli, jakie problemy, deficyty. Łącznie z testami takimi sprawnościowymi i, i, w, i na podstawie tego tworzył te prechaby, plany. Każdy miał jakieś tam, w zależności od tego, jaki był trening. Jakiś przykłady możemy podać, co, 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 co było na przykład wśród tych ćwiczeń? To mnóstwo, mobilność, stabilizacja, łącznie mhm. z jakimś delikatnym treningiem siłowym. Niektórzy zawodnicy potrzebowali dodatkowego treningu siłowego. To też było, na przykład mieliśmy... Uzbędnione. Tak, że na przykład po, po treningach i... i też jak da dawaliśmy na przykład dwa dni wolnego, to wiedzieliśmy, że my nie musimy się spotykać, bo jeden zrobił tu na siłowni, drugi tam i aplikacja ich prowadzi. Mm -hmm. I to było super, bo, bo e dawało nam to, zyski zyskiwaliśmy czas na boisku i nie mieliśmy urazów. Nie mieliśmy żadnych mięśniowych praktycznie kontuzji w przeciągu całego pierwszej ligowego sezonu. Damian Trond zerwał Achillesa przed ostatnim meczem na treningu ligowym. Mm -hmm. A tak to praktycznie obeszło się bez kontuzji.